W momencie dachowania samochodu nie jesteśmy w stanie utrzymać się w pozycji siedzącej ani rękami, ani nogami. Tylko prawidłowo zapięty pas może zwiększyć nasze szanse na przeżycie. Dziś przypominała o tym śląska drogówka, a akcję obserwowała Fatima Orlińska. Tak może wyglądać moment dachowania samochodu, z tym, że w czasie wypadku nie jesteśmy w stanie kontrolować tempa tego procesu. Choć to tylko symulacja, a siła ucisku porównywalna jest do dachowania przy prędkości zaledwie 10 km na godzinę, to takie doświadczenie może być cenne dla tych, którzy wsiadając do samochodu nie zapinają pasów. A to właśnie one prawidłowo zapięte mogą uratować nam życie. Ważne często, jak przewozimy na przykład dzieci, żeby ten pas nigdy nie był na szyi. Tak musimy go wyregulować, żeby zawsze był na ramieniu, dolna część pasa pod brzuchem, żeby w razie kolizji nie uszkodzić oczywiście narządu wewnętrznych. Tak, a górna część pasa przez środek klatki piersiowej. Pas też nie powinien być luźny, tylko dobrze dolegać do naszego ciała. No oczywiście nie poskręcany. Tylko od początku wakacji na drogach w województwie śląskim zginęło 12 osób. Być może niektórych tragicznych w skutkach wypadków można by uniknąć, gdyby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego o pasach bezpieczeństwa pamiętali. Jak wynika z policyjnych statystyk, tylko w tym roku od stycznia licząc, funkcjonariusze śląskiej drogówki zatrzymali aż 8 tysięcy kierowców jadących bez zapiętych pasów. Słyszymy, pomnie mi się sukienka, zagnie mi się garnitur. Nieraz też widzieliśmy nawet na pasach agrafkę zapiętą, żeby tylko prowizorycznie zapiąć te pasy, żeby one wiszą de facto, one nie spełniają żadnej funkcji w tym momencie. O tym, jak ważne są pasy i dlaczego warto o nich pamiętać każdorazowo, wsiadając do samochodu, mogli przekonać się kierowcy, którzy w środę popełnili wykroczenia. W ramach policyjnej akcji profilaktycznej Zapnij pas, poczuj ucisk bezpieczeństwa śląskiej drogówki mieli możliwość doświadczenia dachowania samochodu w symulatorze. Jestem w szoku. No jak szczególnie, jeszcze bok to nie, a szczególnie jak byłem już głową na dół. Czy to jest cenne doświadczenie? No chyba tak. Nie chciałbym w rzeczywistości takie coś przeżyć. Że pasy stanowią podstawę bezpieczeństwa w samochodzie podczas akcji uświadamiał kierujących kierowca rajdowy Jakub Matulka. Jeżdżąc specjalnie dostosowanym samochodem rajdowym i osiągając z nim prędkość nawet 180 km na godzinę, sam doświadczył sytuacji, w których był przekonany, że to pasy uratowały mu życie. Nawet nie tak dawno temu na rajdzie małopolskim mieliśmy wypadek, dachowanie i no naprawdę cieszę się, że miałem oprócz tego, że zapięte pasy, ale co najważniejsze też ustawione dobrze te pasy. Dla mnie, nawet w samochodzie cywilnym, zapięcie pasu jest to odruch. Nawet przy tych pokonywanych najmniejszych odległościach, czy to kilometr dojechać do sklepu, nigdy nie wiemy, co się wydarzy na drodze, a pas naprawdę może nam uratować życie. Obowiązek zapinania pasów odnosi się nie tylko do kierowców, ale również każdego z pasażerów. Za brak zapiętych pasów grozi mandat w wysokości 100 zł oraz 5 punktów karnych. Jeżeli pasów nie zapnie pasażer, mandat zapłacą oboje z kierowcą. Punktami z kolei ukarany zostanie kierowca. Ponadto za brak zapiętych pasów ubezpieczalnie mogą odmówić wypłaty odszkodowania nawet w 100% należnej kwoty.